Żarowska Izba Historyczna gościła w Żarowie pisarza, reportera i fotografa Andrzeja Ronkowskiego, szerokiej publiczności znanego pod pseudonimem Hannibal Smoke. Właśnie o tych zabytkach Dolnego Śląska, tych, których już nie ma, albo tych, których są, ale w zmienionej postaci opowie nasz gość. Pisarz poprowadził w Żarowie wykład Zakazana historia Dolnego Śląska, podczas którego opowiadał o wspaniałych budowlach, zamkach, pałacach i dworach zrujnowanych począwszy od 1945 roku. Pałac został spalony w 1945 przez armię czerwoną, a mimo wszystko, zwróćcie Państwo uwagę, samochody stoją. Mimo tego, że wyglądało to tak źle, ludzie tu ciągle przyjeżdżali, ciągle spacerowali. Po tym zarośniętym, byle jakim, zakrzaczonym parku. Teraz wygląda to w ten sposób. To są książki, które zostały napisane dlatego, bo po prostu chciałem je kupić. A w związku z tym, że nie mogłem ich kupić, bo nikt nie wpadł na to, żeby napisać coś takiego przez 70 powojennych lat, to po prostu napisałem je sam. Te książki nie znajdują na rynku księgarskim żadnego odpowiednika. Nie ma niczego, co byłoby do tych książek zbliżone. Książki opisują obiekty nieistniejące lub zrujnowane. Oczywiście na ten temat są jakieś książki, natomiast ten temat jest potraktowany albo drugorzędnie, albo fragmentarycznie. Nigdy nie jest to, że tak powiem, temat sam w sobie. Na terenie historycznego Dolnego Śląska, a więc tego, można powiedzieć, dużego Dolnego Śląska od Świebudzina w Lubuskim po Nysę w Opolskim, tych obiektów było ponad 2000, zachowało się niewiele ponad 1000. Po zakończeniu prezentacji nie zabrakło pytań, dyskusji oraz dedykacji, którymi autor opatrzył zakupione przez słuchaczy albumy.